Witamy Państwa po krótkiej przerwie i ponieważ minęła już jakiś czas temu godzina 19, zapraszamy Państwa na blok dyskusyjny, którym dzisiaj będziemy dyskutować o zrównoważonym pszczelarstwie i dobrostanie pszczół. Są w naszym studiu już goście, za chwilę połączymy się online również, o już mamy połączenie też z innymi uczestnikami tego panelu dyskusyjnego. I żeby może nie przedłużać, przejdziemy może do zadawania pytań, zadania takiego problematycznego, znaczy wywołania problemu, ponieważ akurat ten temat jest pokłosiem pierwszego wykładu, który dzisiaj się odbył, ale chcielibyśmy jakby kontynuować to, ten temat, ponieważ on jest dość ważny i bardzo istotny z punktu widzenia pszczelarstwa. A zatem dobro pszczół, czyli inaczej dobrostan hodowanych owadów, który można zdefiniować jako stan fizycznego zdrowia, osiągany w warunkach pełnej harmonii żywych organizmów w naturalnym środowisku. Taki system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby owadów, przede wszystkim w zakresie dostępności do bazy pożytkowej, dostępu do wody, niezbędnej przestrzeni życiowej, a także zapewnienia im schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dobrostan pszczół. Zatem na czym powinien polegać zrównoważone pszczelarstwo XXI wieku? I ponieważ jest to nawiązanie do pierwszego wykładu, poprosiłbym w pierwszej kolejności o odpowiedź pana Etienne Bruno. Proszę Państwa, tak wiele z nas tu jest, więc pytanie bardzo ważne, będę mówił krótko. Przede wszystkim to jest kwestia siedliska pszczół. Powinno być bliższe temu, które jest naturalne, czyli same pasieki powinny być modyfikowane. W tej chwili powinno się to wziąć pod uwagę, wentylacja, ula, bardzo ważna, nad tym trzeba popracować. To jest kwestia siedliska. Robimy dużo rzeczy dobrych, ale nie wszystkie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest gęstość rodziny, kiedy widzimy w przyrodzie, to rodziny nie są aż tak bliskie siebie, powiedzmy 100-200 metrów od siebie. I także oczywiście pszczelarze nie mogą tego osiągnąć, hodowcy, ale trzeba znaleźć rozwiązanie, żeby pszczoły mogły się unikać, unikać jakby odwiedzania się nawzajem. To jedno z ostatnich zdjęć i ostatnia prezentacja pokazywała, co to może powodować, jakie niebezpieczeństwa to może powodować i na koniec bardzo ważne to jest żywienie. A więc pożytki, oczywiście jest pyłek i jest, tak, jeśli dodajemy proteiny, to nie jest to samo, prawda? To jest bardzo ważny element w jakości układu odpornościowego. Także mamy kwestię siedliska, gęstości i powiedzmy również całej nauki o przestrzeni pomiędzy różnymi zapylaczami. Może to zostawię teraz na... Dziękujemy, Etienne. Teraz poprosimy o wypowiedzenie się pana profesora Jerzego Wilde. O, dziękuję uprzejmie. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo miałem jakieś małe kłopoty z dotarciem. Słychać bardzo dobrze. Szanowni Państwo, trzeba powiedzieć, że to zrównoważona hodowla pszczół, czy właściwie ja bym tutaj nie używał tego terminu hodowla, które dzisiaj było dość często nadużywane, bowiem mówimy o użytkowaniu pszczół, przecież hodowców pszczół wśród pszczelarzy jest bardzo niewiele. To jest bardzo specyficzne i nie można dać jakichś takich bardzo ogólnych reguł, bowiem z jednej strony my, żeby zapewnić ten dobrostan dla pszczół
zalecamy, żeby te pasieki były niezbyt duże. Ja znam takich moich kolegów zawodowych pszczelarzy, którzy starają się nie mieć więcej niż 6 czy 8 rodzin na jednym stanowisku, ale znam z kolei takie przypadki, gdzie tych rodzin jest 200 czy 300 i wcale nie oznacza, że one sobie tam bardzo źle radzą. Zresztą tu Etienne nawiązywał do trochę w swoim wykładzie do tego bartnictwa, że właściwie to, co pszczoły miały w barciach, to było takie dość idealne, zbliżone do tego, co my dzisiaj nazywamy dobrostanem, ale ja zadam takie pytanie, czy to dzisiejsze bartnictwo, czy jest sens wracania do dzisiejszego bartnictwa? To są rzeczy, których naprawdę my nie możemy w żaden sposób dzisiaj, no, do których możemy dzisiaj wrócić. A zatem ten dobrostan pszczół będzie w dużej mierze zależał od warunków, w jakich się znajdujemy. Są miejsca, gdzie za dużo będzie już w pasiece dziesięciopniowej, bowiem te pożytki są bardzo ograniczone, a są miejsca, gdzie ciągle jeszcze możemy z powodzeniem użytkować pszczoły w znacznie większej gęstości i to chyba jest w dużej mierze zależne od tego, jak postrzegamy ten dobrostan. Zresztą takim świetnym przykładem ilustrującym to, o czym ja mówię, jest dzisiejsza moda na te pasieki miejskie, gdzie wbrew naszym takim stereotypowym oczekiwaniom, jednak tam pszczoły znajdują bardzo dobre warunki rozwoju i mają się całkiem nieźle. Więc ja myślę, że w dużej mierze zależy to od samych pszczelarzy, których obowiązkiem jest, często nawet intuicyjnie, określać, czy w danym miejscu, w danej okolicy, w danej lokalizacji pasieki pszczoły czują się dobrze, czy się czują źle. Jeśli czują się źle, to trzeba zrobić tak, żeby znaleźć inne miejsce na to pasieczysko. Dziękuję. Dziękujemy panie profesorze. Lotta, czy chciałabyś się wypowiedzieć na ten temat? Okej, okay, Lotta mówi, że niekoniecznie ma tutaj coś do dodania, więc Tomku? Przepraszam, ktoś mi tutaj przeszkadzał po mojej stronie, także jest okej. Okay. Okej, okay, w takim razie jeszcze raz, czy chciałabyś coś dodać? W tym temacie? Nie. Dobrze, no zatem poprosimy pana Tomasza Łysonia o wypowiedzenie się na ten temat. Ja myślę, że dobrostan pszczół, no to jest szerokie pojęcie bardzo. Staramy się o to, aby ten dobrostan dostarczyć, żeby go było, żebyśmy mieli takie warunki, spełnili takie warunki pszczołom, aby się mogły rozwijać. Od różnych stron oczywiście. Są tematy zdrowotne, gdzie musimy dbać o to, żeby pszczołom dostarczyć określone powiedzmy kwestie związane nawet z medycyną, czy z kwestiami walki z warozą, czy innymi kwestiami, ale głównym dobrostanem dla pszczół jest baza pożytkowa, o której tu już była mowa i to jest jakby kluczowy element. To, co Jurek powiedział, faktycznie no, są pasieki, które mają i 200 rodzin w jednym miejscu, te pszczoły się mają dobrze, czy pszczelarstwo miejskie. Każdy region ma różną specyfikę, są monokultury, które też dają dużo miodu często, ale robią złą pracę, ponieważ no, pszczoły nie mają dostępu do różnorodności. Także myślę, że dobrostan to jest kwestia właśnie, ja na cały czas będę mówił o tej edukacji, żebyśmy promowali nasadzanie tych roślin miododajnych na różnym etapie. Terenów zielonych jest mnóstwo i przykładem jest na przykład, nie wiem, miasto Wrocław, które gdzieś tam zostało zmapowane, jeżeli chodzi o tereny zielone. Pracujemy często z urzędami miasta, z gminami, żeby nasadzać rośliny miododajne, a w prywatnych rękach zielonych terenów
jest w przykładowym mieście Wrocław około 70%. Czyli de facto społeczeństwo ma potężny wpływ na dobrostan, takim jaki jest właśnie dostęp do nektaru, do pożytku i jakby to w pewnym sensie bardzo prosto upraszcza tą kwestię, bo jeżeli pszczoły mają ten dostęp do nektaru, to mają się dużo lepiej. Pszczelarstwo się zmienia i nie cofniemy się, tak? Tak jak nie cofniemy się od telefonów komórkowych, smartfonów i możemy narzekać na to, że dzieci te smartfony mają przyklejone do ręki, to tak samo jest z pszczołami i ta technologia i gospodarka pasieczna też się zmienia i myślę, że musimy być bardzo dynamiczni i aktywnie się do tego adaptować w dobie zmiennych, tych zmiennych jest wiele, zmiennych związanych z klimatem. Także tyle z mojej strony, dziękuję. Dziękuję bardzo, Tomku. Poprosimy o wypowiedź pana profesora Zbigniewa Kołtowskiego. Tak, proszę państwa, ja tutaj chciałbym zaznaczyć, że temat został już poruszony, jeśli chodzi o bazę pożytkową. Natomiast ja ze swej strony chciałbym trochę to uszczegółowić, to znaczy nie tylko o obfitość tej bazy pożytkowej, ale o jej ciągłość w ciągu sezonu. Czyli od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Ta duża bioróżnorodność roślin pożytkowych gwarantuje nam ciągłe dostarczanie owadom pożywienia. I wydaje mi się, że jest to kluczowy aspekt dobrostanu nie tylko pszczół miodnych, ale również tych pszczół dziko żyjących. Więc jeżeli mówimy o dobrostanie, to jeszcze warto zwrócić uwagę o poziom napszczelenia, czyli liczbę rodzin pszczelich na jednostkę powierzchni, czyli na kilometr kwadratowy. Tam, gdzie tych rodzin pszczelich jest dużo więcej, musi być dużo bardziej obfita baza pożytkowa. Tam, gdzie jest mniejsze napszczelenie, to tych rodzin pszczeli, to tych pożytków, one mogą być ciut uboższe, ale zawsze jest to taka sytuacja, że im bardziej obfita baza pożytkowa, tym lepsze warunki dla życia owadów i lepsze warunki dla pszczelarstwa. A przecież o tę wydajność również nam chodzi. Dziękuję. Myślę, że to jest ten aspekt, na który chciałem zwrócić uwagę. Dziękujemy panie profesorze za ciekawą wypowiedź. Ja dostałam informację z drugiej strony kamery, że my tutaj jesteśmy wszyscy strasznie smutni, więc prosimy o uśmiech, proszę państwa, i z uśmiechem odpowiadamy. A teraz poprosimy ciebie, Robert, o wypowiedź. Bardzo wiele rzeczy już powiedziano. Spróbuję tylko i wyłącznie podsumować co nieco. Wydaje mi się, że zrównoważone pszczelarstwo w XXI wieku musi dostosować się do czterech podstaw, czyli środowisko, w tym promowanie bioróżnorodności i różne systemy rolnicze, które są przyjazne pszczołom. Drugim filarem to poprawa genetyki pszczół. Generalnie powinniśmy skupiać się najprawdopodobniej na wykorzystaniu lokalnych typów pszczół. Poza tym, jeżeli chodzi o pewne praktyki pszczelarskie, trzeba je zmienić po to, aby obejmowały kwestie i problemy również nadmiernego zatłoczenia, zagęszczenia kolonii i wydaje mi się, że potrzebna jest lepsza edukacja i również usługi w tym kierunku, usługi doradcze, ponieważ sytuacja często zmienia się. I podobnie powinny zatem następować zmiany w praktykach pszczelarskich. Dziękuję, Robercie. Ja również się zgadzam, że edukacja to jest klucz tak naprawdę do tego, żeby naszym pszczołom było lepiej. A teraz poproszę o wypowiedź panią profesor Małgorzatę Bieńkowską. Dziękuję za udzielenie głosu. Ja muszę zwrócić uwagę przede wszystkim na
podgatunki pszczół, które wprowadzamy do swoich pasiek, dlatego że w ostatnich latach mamy naprawdę bardzo duży, niekontrolowany import matek pochodzących spoza regionów naszego kraju. W związku z tym borykamy się potem z takim problemem, że są to pszczoły nieprzystosowane do naszych lokalnych warunków środowiskowych. I taki nielegalny import takich obcych podgatunków, które mają miejsce w Polsce, jak na przykład z Półwyspu Iberyjskiego czy z Afryki nawet, powoduje, że narażamy nasze pszczoły na to, że pojawią się wśród nich jakieś choroby czy jakieś takie patogeny, z którymi te pszczoły sobie nie poradzą, czego przykładem jest waroza, która rozprzestrzeniła się po całym świecie wskutek właśnie takiego wolnego handlu. W związku z tym ta edukacja mówiąca o tym, zwracająca uwagę szczególnie na to, żebyśmy nie kupowali matek z takiego nieznanego źródła. Mamy świetnych hodowców na terenie Polski, którzy hodują bardzo dobry materiał, dostosowany do lokalnych warunków i korzystajmy z tego materiału. Natomiast nie wierzmy takim ogłoszeniom, właściwie takiej reklamie, że sprowadzamy z zagranicy bardzo dobre matki, które się sprawdzą w naszych warunkach. Jest to zagrożenie dla tych pszczół sprowadzonych, jak również dla naszych. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani profesor. Uśmiechamy się dalej. Teraz ja chciałam jeszcze wtrącić swoje 3 grosze, ponieważ pszczelarze bardzo często mówią, że nie ma leków na warozę. I oni by chcieli jeszcze więcej tych leków, a ja uważam, że no niestety dobro pszczół i ich dobrostan nie będzie tak naprawdę takie, jakbyśmy chcieli, jeżeli my faktycznie będziemy wiecznie jeszcze im dokładać kolejnych substancji i kolejnych substancji, już nie mówiąc o tym, jak to będzie potem wpływało na ten produkt końcowy, czyli miód i na zdrowie konsumenta. Także uważam, że nasz ogólny dobrostan raczej będzie zależał od tego, czy my będziemy zmniejszać ilość tej chemii, którą będziemy podawać pszczołom. Dziękuję. To jeszcze ja może troszeczkę powiem jedno zdanie, bo tak zastanawiam się, czy wprowadzanie do pasieki jakichś własnych, czasem trudnych czy dziwnych pomysłów, bo z takimi się można spotkać, no skutkuje właśnie różnymi problemami, które napotykamy. Ktoś wpadnie na jakiś pomysł, który nie wiadomo skąd się wziął i próbuje w tej pasiece go wykorzystać, i zamiast zastosować zdrowy rozsądek i spróbować zaobserwować, jak żyją naturalnie owady, jak funkcjonują, a nie próbować samemu narzucać czy wpływać na rozwój naturalnej rodzin pszczelich. Dziękuję ci bardzo i myślę, że płynnie możemy przejść do kolejnego pytania, bo już tutaj te kwestie nam się zaczęły nasuwać. Czy można powiedzieć, że zrównoważone pszczelarstwo to kompromis pomiędzy jeszcze, światem? Tak? Jeszcze. Something. Okay, przepraszam. So I'm sorry. Przepraszam bardzo. Wydawało mi się, że komuś przerwałam, dlatego prosiłam o kontynuowanie i nie chciałam nic dodać, ale de facto chcę dodać tutaj jedną rzecz. Chciałabym powiedzieć, że uważam, że my jako pszczelarze musimy w pewnym sensie wchodzić w interakcję z pszczołami miodnymi w taki sposób, aby nauczyć się lepiej je rozumieć i musimy z ogromną pokorą do tego podchodzić, bo w rzeczywistości bardzo dużo nie wiemy na temat tego, na czym polega dobrostan pszczół. Także potrzebujemy więcej badań i lepszego rozumienia na temat naturalnego życia pszczoły. To jest bardzo ważne w pszczelarstwie, ponieważ jak tylko zaczynamy prowadzić jakieś ingerencje, zaczynamy coś robić, cokolwiek robić z pszczołami, to już stosujemy zabiegi pszczelarskie. Także moim zdaniem mamy dużo większe zapotrzebowanie na wiedzę i na odpowiednie umiejętności pszczelarskie. To będzie najważniejsze w przyszłości. Jak już państwo wspomnieli kwestię naszego krajobrazu, ten krajobraz, to środowisko ma duże znaczenie. My jako pszczelarze decydujemy, gdzie postawić pasiekę, gdzie postawić ul, gdzie umieścić je w środowisku. W związku z powyższym, my jako pszczelarze musimy mieć ogromną świadomość tego, co dzieje się w danym środowisku i jak wygląda sytuacja, na przykład, jeżeli chodzi o zasoby, o pożytki. Jak też państwo
wspomnieli, w momencie, kiedy kupujemy albo produkujemy kolejne pszczele rodziny, musimy bardzo dobrze przemyśleć ten proces. Musimy się zastanowić, z jakimi pszczołami mamy do czynienia. Czy to jest pszczoła najbardziej przystosowana do tego konkretnego miejsca. Także zgadzam się w 100%, że musimy bardzo uważać na bioróżnorodność i genom pszczół, tak, żeby hodować pszczoły w kierunku odporności, ale również musimy promować odpowiednio odporne środowisko dla pszczół. Dziękujemy, Lotta, za to piękne podsumowanie, więc przechodzimy teraz do ostatniego już pytania, ponieważ czas nas goni i wiemy, że wszyscy są zmęczeni. Czy można powiedzieć, że zrównoważone pszczelarstwo to kompromis pomiędzy światem owadów a zaspokojeniem potrzeb człowieka? Etienne, chciałbyś powiedzieć kilka słów na ten temat? Nie do końca zrozumiałem pytanie. Czy mogę prosić o powtórzenie? Tak, oczywiście. Czy można powiedzieć, że zrównoważone pszczelarstwo to kompromis pomiędzy światem owadów a zaspokojeniem potrzeb człowieka? Tak, teraz rozumiem pytanie, natomiast jest ono ogromnie trudne. Wydaje mi się, że nie odpowiem bezpośrednio na pani pytanie, natomiast to, co powiedziała, to jest bardzo prawdziwe. Musimy zmienić sporo rzeczy, jest to kompromis. Nam się wydaje, że znamy pszczoły, a tak naprawdę ich nie znamy. Pszczoły są dużo bardziej złożone niż to, co nam się wydaje. Wydaje mi się, że musimy z ogromną pokorą podchodzić do pszczoły. Jako ludzie nie jesteśmy królem stworzenia, prawda? Zrównoważone pszczelarstwo będzie wtedy, kiedy zrozumiemy tematy na przyszłość i kiedy zrozumiemy to, czego tak naprawdę potrzebują pszczoły. I społeczeństwo musi tutaj się zmienić. My mówimy o rolnikach, o tym, co robią, że stosują pestycydy. My sami stosujemy pestycydy przecież w ulach. Musimy zaprzestać tych praktyk, musimy znaleźć inne rozwiązania, musimy poprawić środowisko, ten krajobraz, w którym żyją nasze pszczoły, te wszystkie parametry. Także musimy w jakiś sposób gdzieś zmienić nasze społeczeństwo. Oczywiście możemy kontynuować się produkcję miodu, możemy uzyskiwać przychody, ale musimy szanować naturę. Warto obserwować i kopiować pewne mechanizmy z natury. W ten sposób będziemy w stanie przeżyć, bo wszystko sprowadza się do naszego przeżycia, jeżeli chodzi o ten temat i ten kontekst. Jeżeli pszczoły przeżyją, to my też przeżyjemy. Bardzo dziękuję, Etienne, za tę wyczerpującą odpowiedź. Też chciałam o tym mówić, w takim razie już nie muszę, zgadzam się z tobą w 100%. I myślę, że pan profesor Jerzy Wilde też będzie chciał powiedzieć kilka słów na ten temat. No w zasadzie ja też zgadzam się z moimi przedmówcami. Szanowni Państwo, no tak jest, no zrównoważone pszczelarstwo oznacza pewien kompromis pomiędzy pszczołami a oczekiwaniami samych pszczelarzy czy ludzi wobec nich. I to musi nastąpić. Zarówno zbyt drastyczne pojmowanie opłacalności chociażby gospodarowania jest niewłaściwe, bo wtedy raczej mijamy się z tym, co pod czym rozumiemy zrównoważone pszczelarstwo, jak i odwrotnie. Za wszelką cenę próba wyhodowania pszczół odpornych na varroa, jakie miało choćby miejsce zainicjowane przez profesora Free na wyspie Gotland, no trudno to nazwać zrównoważonym pszczelarstwem, gdzie te pszczoły ledwo sobie radziły z tym życiem, tworzyły bardzo słabe rodziny, nie nadawały się właśnie do produkcji, żeby je przetrzymać, należało je dodatkowo karmić, już nie mówiąc o tym, że nie osiągały żadnej produkcji. Owszem, my przecież próbujemy wyhodować te pszczoły odporne na varroa od 40 lat i to się nam ciągle nie udaje, ale
Zgadzam się z Etienne, że trzeba po prostu próbować. Trzeba zmienić coś w naszym postępowaniu, aby to osiągnąć i to robić małymi kroczkami, bowiem no przecież my żyjemy dla pszczół, ale również tylko i wyłącznie dlatego, że te pszczoły dostarczają nam pewnych korzyści i to musi zostać no, zrównoważone w tym, w tych naszych oczekiwaniach. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. To było bardzo cenne, co pan profesor powiedział, że musimy coś zmienić. Nawet jest takie powiedzenie, że szaleństwem jest powtarzanie ciągle tych samych czynności i oczekiwanie innych rezultatów, więc jak najbardziej się zgadzam. Poproszę teraz o głos pana profesora Zbigniewa Kołtowskiego. Tak, szanowni państwo, chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o kompromisie między życiem pszczół a oczekiwaniami człowieka, musimy zdawać sobie sprawę, że pszczoły to przede wszystkim zapylanie. I pszczoły, pszczelarstwo to również bardzo ważna gałąź rolnictwa. W rolnictwie intensyfikujemy wszystko, aby pozyskać coraz więcej plonów, coraz lepsze plony i w tym mogą nam pomóc właśnie owady zapylające z pszczołą miodną na czele. I tutaj przy tej intensyfikacji musimy oglądać się również na te owady zapylające, aby im nie szkodzić, aby wszelkie stosowane zabiegi agrotechniczne, mówimy to oczywiście o pestycydach, nie szkodziły tym owadom zapylającym. I wydaje mi się, że tutaj jest waga kompromisu, tak, że chcemy intensyfikować rolnictwo, ale również chcemy mieć zdrowe środowisko, zdrowe pszczoły, które wykonują nam tę bezpłatną usługę ekosystemową, jaką jest zapylanie. Więc myślę, że tutaj też jest jeszcze dodatkowy aspekt tego kompromisu. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Lotto, ponieważ jesteś i pszczelarką, i badaczką, bardzo bym chciała znać twoje zdanie na ten temat. Co ja myślę? Ja myślę, że naprawdę musimy współpracować. To jest pierwsza rzecz. Jako pszczelarka widzę, że powiedziałabym tak, że pszczelarze generalnie, my jako pszczelarze jesteśmy bardzo ważni, jesteśmy takim klejem pomiędzy innymi graczami w tym całym środowisku, w tym całym krajobrazie. Musimy pomagać im współpracować, musimy pomagać koordynować wszystko, żeby całe środowisko było lepsze dla pszczół i dla pszczelarstwa. Tak naprawdę sami niczego nie rozwiążemy, my jako pszczelarze. Musimy współpracować na dużo szerszą skalę i wchodzić w interakcje z innymi zaangażowanymi. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Tomku, może teraz ty? Wiem, że się na pewno palisz do odpowiedzi. Rozumiem. A tak, dobrze. Słuchajcie, no pszczoły i pszczelarz to są jakby dwa światy, bym powiedział, i dwa zagadnienia. Pszczelarz pasjonata i hobbysta i pszczelarz zawodowy, gdzie pszczelarz hobbysta i pasjonat pszczelarstwa, który ma pszczoły, nie jest sfokusowany na zysku. To jest jeden aspekt i tutaj jakby ten tandem działa bardzo sprawnie, ponieważ ten zysk nam nie przysłania takiego, powiedzmy, racjonalnego podejścia do prowadzenia pasieki. W przypadku, kiedy wchodzi w grę pszczelarstwo zawodowe, gdzie jednak, jak sama nazwa mówi, żyjemy z pszczół, czyli musimy bardzo mocno się skupiać na wynikach finansowych, bo musimy wychować rodzinę, musimy zadbać o to, żeby mieć pieniądze, żeby żyć, funkcjonować, tak? Czyli de facto to jest bardzo ważne, żeby tu była harmonia i żeby nam zysk nie przysłonił jakby tego dobrostanu rodziny i pszczół, bo w momencie, kiedy sfokusujemy się tylko i wyłącznie na zysku i na finansach, na tym, ile z tych pszczół, z tych rodzin pszczelich będziemy mieli pieniędzy, to przysłoni nam to racjonalne podejście do gospodarki pasiecznej i do takiego prawdziwego podejścia pszczelarskiego. Także to jest klucz, żebyśmy zrozumieli. Tak samo jak w biznesie.
ten zysk jest bardzo ważny w każdym przedsiębiorstwie, ale w momencie, kiedy zysk nam przysłania racjonalne myślenie na aspekty zarządzania ludźmi, zarządzania zespołami, czy też celami biznesowymi, to w tym momencie popełniamy błędy. I tak samo jest przy pszczołach. Ja nie jestem zawodowym pszczelarzem, ale ja porównuję to do każdego jakiegokolwiek działania. Tak samo w biznesie, jak i w biznesie pszczelarskim, kiedy ktoś z tego żyje, powinien aspekt finansowy mieć z boku. On powinien być zawsze, jest bardzo ważny, bo z tego żyjemy, ale patrzmy na pszczoły. To jest tandem, który musi działać i musimy pedałować w jednym kierunku i pszczoły i pszczelarz. Dziękuję. Dziękuję Tomku za tę wypowiedź. Piotrze, może ty chciałbyś... Chciałbym jeszcze dodać jedno zdanie, jeśli wolno. Bowiem Tomek się tak sfokusował na tych zawodowych, ale ja powiem, że my wśród tych 82 tysięcy pszczelarzy w Polsce mamy zaledwie 500, no może 1000, no może 2000 tych zawodowych, a zatem cały optymizm, jaki ja widzę w przyszłości naszego pszczelarstwa, kładę na tych, którzy po prostu są w zdecydowanej większości, stanowią 98-99% naszych pszczelarzy i ja myślę, że to oni kiedyś pokażą nam, jak to zrównoważone pszczelarstwo prowadzić. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze za tę cenną uwagę. Poprosimy o wypowiedź pana doktora Piotra Mędrzyckiego. Mam nadzieję, że na łączach wszystko będzie w porządku. Tak, spróbuję. Mam nadzieję, że uda się chociaż parę słów powiedzieć, zanim mnie wyrzuci. Słychać? Tak, słychać. Dobrze, super. Podpisuję się obydwiema rękami pod wszystkimi słowami moich przedmówców. Chciałem tylko dodać króciutko, krótki komentarz, że ja bym nie mówił o żadnym kompromisie, dlatego że kompromis możemy wypracować wtedy, kiedy zderzają się dwa przeciwstawne interesy. W tym przypadku jednak, tak jak już jeden z moich przedmówców wspominał, nasze przeżycie na tej planecie w dużej mierze zależy od pszczół rozumianych jako pszczoła miodna i jako cała ta nadrodzina pszczołowatych, a ich w związku z tym nasz interes i ich interes jakby idą tym samym torem. Dlatego to taki króciutki komentarz jakby na dodatek do słów moich przedmówców, że właśnie nie mówiłbym tutaj o kompromisie. Oczywiście ja mam na myśli ludzkość, czyli my, to my tutaj, to oznacza gatunek ludzki, a nie jakąś konkretną, jakiś konkretny sektor, na przykład pszczelarzy. Dziękuję. Dziękuję Piotrze za wypowiedź. Ponieważ pani profesor Bieńkowska jest również i pszczelarką, i badaczką, to na pewno ma coś bardzo ważnego do dodania. No właśnie, nie mam nic do dodania, ponieważ moi przedmówcy powiedzieli wszystko, według mnie, wszystko, co można było do tej pory powiedzieć. W związku z tym podpisuję się pod wszystkimi tymi wypowiedziami, bo moja opinia jest dokładnie taka sama. Dzięki. Dziękuję pani profesor. Robercie? Okay, thank you. Just a shortly. Bardzo króciutko w takim razie współżycie, współistnienie pszczół i ludzi to zawsze kwestia poszukiwania właściwej równowagi. Wielu z Państwa przeczytało postulaty Toma Seeleyego. Są dwa przykłady. Po pierwsze, że kolonie w stanie dzikim w mniejszych ulach i częstsze wyrajanie, ale mają częściej choroby i pasożyty. Także my, współczesne praktyki muszą się z tego uczyć, również takie typowo handlowe.
Posłyszałem, że czy czytałem, że potrzeba ze względu na uprawę roślin, potrzeba na zapylanie w ciągu ostatnich 50 lat wzrosła o 300%, także jeśli my ludzie chcemy przetrwać, to na pewno będziemy mieć miejsce dla wszystkich zapylaczy, nie tylko tych, które są w naszej pieczy, ale również tych dzikich. Także i one muszą być zachowane. Dziękuję. Powinniśmy wiele w tym kierunku zrobić. Dziękuję za tą bardzo cenną wypowiedź. Ja tylko chciałam dodać jak zwykle jeszcze swoje 3 grosze. Ponieważ ja myślę, że tak naprawdę nasz los zależy od pszczół i od tego, czy one faktycznie będą świadczyć te usługi zapylania tak, jak potrzebują. Czyli nasz dobrostan zależy od dobrostanu pszczół. Więc ja uważam, że no niestety my jako pszczelarze, my jako ludzie potrzebujemy tak trochę zacisnąć pasa. I ja wiem, że czasami jest trudniej, bo higiena, bo leczenie, bo zwracanie uwagi na wiele rzeczy i bardzo dużo pracy tak naprawdę z tym związanej, ale jeżeli my tego nie będziemy robić, to niestety jakby trochę nas to ugryzie zwrotnie. Dlatego, że jeśli pszczołom będzie źle, no to za chwilę nam też. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może też tak jeszcze 5 groszy na koniec, jak to się mówi. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem gdzieś nie zapędziliśmy się w tej próbie poprawiania natury za wszelką cenę, zarówno w rolnictwie, jak i w innych dziedzinach. I być może właśnie teraz przyszedł taki czas na refleksję, żeby jakoś to tak wypracować pewne metody, nie wiem, czy kompromis, ale jakiś sposób, żeby gdzieś ta przyroda zaczęła funkcjonować tak, jak powinna, bo niektóre metody się nie sprawdzają i przynoszą problemy. Dziękuję.